Tu się znajdujemy na nowej mojej posesji. Co mogę powiedzieć w tym roku? Parę błędów też w tamtym roku zrobiłem, wniosków. Najbardziej się uczy hodowca na swoich, no, na swoich robocie tam. No, parę rzeczy złych miałem. Co mogę powiedzieć? No, w tym roku będę lotował Bugała, Mariusz, Nikola i Piotr z gniazdówki. Jeżeli młode się będą dobrze chować, po jednym zostawię. Bo jakby nie było, z gniazda zrobiłem mistrza Polski. Waldkowi Piszczale też doradziłem 2 lata temu, też zrobił mistrza Polski z gniazda. Praktycznie z rozpłodu sobie parę par sobie paruję według swojego uznania. Parę, niedużo. A tak to miłością. Otwieram miłością, tak jakby ktoś, nie wiem, ojciec, albo mama, żonę, albo partnera szukała do życia. To tak jak ja uważam. Gołębie z miłości się bardziej przywiązują i parują. Co mogę jeszcze powiedzieć? 2 tygodnie przed sezonem wdrażam moje środki, pokażemy później. No mówię, gdzieś 10, 12 otwieram drzwi, zaczynam parowanie i mówię, po jednym młodym, tym gołębiom lepszym pozostawiam i zaczynam 2 tygodnie przed sezonem. Jak się uda wywieźć 10 razy, to jest dobrze, bardzo a jak się uda 8 razy, ja tam nie wożę 20 razy, bo mi to niepotrzebne. Jak już widzę, że załapią te gołębie, to później tak, a coś jeszcze później reguluję tam karmą na ostatnim locie, może. Bo nie mogę regulować karmą w czasie młodych, bo te młode by wyglądały takie chyrloki nie odżywione, bo ja dobrze do oporu daję przez 2 tygodnie jedzenie. Wiadomo, gołębie przez 2 tygodnie, no teraz nawet przez miesiąc latają, od rana praktycznie do wieczora. I co mogę powiedzieć, na ten pierwszy lot, później po 2 tygodniach, ja wiem, że niektóre samice się z jajkami ganiają, jeżeli jest jajkiem gołąb, nie daje w ogóle, czy to jest 100 km, czy to jest 500. I po drugim locie, jeżeli przylecą, wyczyszczone porządnie, dezynfekcja i rozdzielam samce, samice i zaczynam wdowieństwo. No. Co jeszcze, no szczepienia to wiadomo, każdy hodowca. Ja tam mikosalmowirem albo RP, no w czasie młodych lotów to 2 razy szczepię, RP i mikosalmowir. Starymi zaszczepiłem mikosalmowir. Jakieś kuracje no, chemiczne, mówię na salmonellę, to no, przeprowadzę tam 10 dni. No i z tych rzeczy, no wiadomo, najważniejsze muszą być zdrowe do parowania gołębie. No to mówię, że 12, gdzieś 13 zacznę parować, później choć się gonią, otwieram gołębnik, praktycznie jak są pogody, wiatrów nie ma, to latają od rana do wieczora. No. Koledzy, z zewnątrz się tu u mnie nic nie zmieniło. To ta siatka, ta woliera będzie ściągnięta i no będą te 2 woliery. Pokażemy, bo samce już praktycznie rozwalają gołębnik, nie mogą się doczekać. Nawet już się samce parują u mnie no, w celach. Tu są partnerki, tu samce. Co tam? W środku się może coś zmieniło, bo cele nowe od szwęka. Co mogę pokazać? 4 boksy, 5. Tam są za drzwiami samice. Nie będę jeszcze. Co mogę powiedzieć, że ja byłem po cele, ile to? Z miesiąc temu, to przede mną jeden dzień był mędrysa. Te cele też sobie zamówił, ja 60. A tu już hodowcy to masz szczęście, tak? Tak jest. O. Oczywiście no, pomalowałem je. Tu stare cele. I no. Co mogę powiedzieć? Tu mam 4 przedziały takie same. To były stare cele, takie półmłode, to te stare 2-3-letnie wolą te stare cele niż te nowe. No. Młode bardziej obrały te nowe. Tu jest jeden boks, za drzwiami ma samica, nie chcę, bo żeby nie prysły. Jeden boks taki sam, drugi boks taki sam. Mi się podobają te cele, wiadomo.
mówiłem Hermesy, to Hermes to mam tu szpachelkę i w ręce Hermes największy. Przynajmniej będę wiedział, no. Drugi boks, taki sam. Tych cel jest 100. 100 cel, a z 80 samców. To 20 samców będą sobie mieli. Trzeci boks. I tu czwarty boks tam. Samica, nawet jedną samicę nie przerzuciłem, jajka zniosła, ale trudno już. I takie same cztery, no. 100 cel, nowych 60. Tych, to te stare gołębie 2-3-letnie wolą w tych starych niż nowych. No młode se obrały tam. I tyle, na rusztach żadnych cudów. Myślę za 3-4 dni, no drzwi otworzę, samice se wejdą, miski powrzucam. No. A co gołębie teraz dostają? Co do wody, co do... Ja ci powiem, no... Teraz dostają to tam, witaminę dostają raz na tydzień. Mhm. Do karmy na razie to tam grity, kołoczki jakieś takie, tauben, kuken i 50% jęczmienia, 50% rozpłodowej lotowej karmy. Okej, okay, taka arelka. No bo i tak ich nosi już za dużo, wiesz, oni czują już, no. Niektórzy już mają, widzę, młode wołają, a jeszcze ani jajka nie mam, no. A dzisiaj mamy 8 marzec. Myślę gdzieś tam, za 4-5 dni otworzę drzwi, niech się miłością u mnie. Tam parę par sobie muszę sparować z 5-6 tych wybitnych, a resztę sobie miłością. Robię tak 10 lat, wychodzi. Jak nie będę wychodziło, to będę szukał czegoś. No, na razie wychodzi, no rewelacja, żeby to rok. Od 10 roku, no to ile już jest? 13 lat, sukcesy, no. Na skali Polski, okręgu, regionu. Mówiłem, że 20, może Buga, Mariusz, Nikola, Piotr, może z 20 razy miż regionu, to chyba nie ma, nie wiem, czy kto w Polsce jest. Nie obrażając, może ktoś je około, bo może być więcej, może mniej, bo tego nie liczy ani. No to w regionie czy okręgi, no to wiesz. A też tu nie lotują takie, jak ja to mówię tam. Zbyszek Olesia, Morel też, no, no. Hodowcy też w regionie kapitalnie lotują. Tak to wygląda, żadny. Tu jest regał, trzeba złożyć jeszcze do samic. Jak wdowy będę miał regał, też od szwęka. Fajna rzecz i tyle, no. Żadnych cudów, no. Tak to wygląda, no. Czekamy, no. Czekamy na pierwszy lot. Myślę, trening. Bugała, Jedi, będzie koncert, no. Zobaczę w tym roku. Mówię, błędy jakieś, jak tam robiłem ja swoje też. Ja się najbardziej nauczę na swoich błędach. Nie, że wszystkie rozumie. Człowiek do końca życia się będzie uczył. Ale myślę, w tym roku ze 30% powinno być tu, na tej posesji lepiej. A czas pokaże, no, no, nie będę gadał. Przy alkoholu każdy mistrz. A później wiadomo, no, no. No a co z domikiem gołębi młodych? Młodych? Nie. Młodych nie ma miejsca, ale na lewecie jest miejsce, trzeba dobudować, no. Dobudować młodych, tam leży stary gołębik. Za miesiąc czasu kolegów ze dwóch zaproszę, zrobimy. Ze 100 młodych wypuszczam, bo tu jest dużo gołębi, to już nie potrzebuje tyle młodych, no. U brata nie będzie wcale młodych, te gołębniki tam to będą za rozpód służyć, no. Tam widziałeś, no nie, no, elewacje porobione, bo ktoś tam mówi tynki, stare gołębniki, teraz wszystko nowe jest z zewnątrz, nowe ekrany, nowa droga. Zobaczę, jak będą szły. Myślę, te ekrany nie płyną, ale powiedziałem już ostatni rok, Bugała, Mariusz i Nikola tam. Trochę taki niedosyt mam. Drugie miejsce, 0 chyba 88. Trzecie miejsce też od pałki, jakby nie był pałka, wychował 3 mistrzów, no, no. No to, no, samo zaś się, gołębie, wiedza, no. Jak ja to mówię, Tadziu mi kiedyś lata do tyłu tak powiedział, Piotkowi Bugale powiedziałem raz i wystarczy, a innemu muszę 10 razy kilofem i dalej nie zaskoczy. Żeby być na skali Polski na pudle, to trzeba być, no coś trzeba mieć od siebie jeszcze, no. Ale dużo doradzam, mam kolegów, to parę razy już mistrzami okręgu są, brakuje im tyle dyćkę, żeby na pudle, a myślę, wcześniej czy później się dowiedzą, że im też szczęście przyjdzie, że będą i na pudle w Polsce, no. A nazwiskami nie będę, bo ich jest dużo w okręgu tych mistrzów, no. I moje gołębie, moje dorady, kolegujemy się, tak to wygląda, no. A czas przyjdzie i na nich, że będą kiedyś na pudle w Polsce. Każdemu bym życzył, bo ja już byłem na scenę wyjść, szarwę założyć i żeby koledzy, tej zawiści nie było. Sukcesy, mniej zawiści, więcej roboty, a wyniki przyjdą na 100%. Hodowcy, może do młodych to
mówię, że jakich błędów się wystrzegać. Starzy wiadomo już z wiekiem, wiedzą, że coś się dzieje z gołębiami. No, jeszcze jest sezon, czy na jajkach, czy coś, jest sezon podać jakiś lek. No w czasie sezonu, no to już jest po zawodach. No niektórzy, ja nie robię, bo ja myślę, że jestem już dobrze doświadczonym hodowcą. U weterynarzy praktycznie już nie byłem z 15 lat. Ale nie mówię, że to, że my w Polsce mamy złych weterynarzy. I no, że ja jestem weterynarzem dla siebie praktycznie. Ale jak młodzi coś, no mówię, ta pora ostatnia jest, żeby jakiś, czy na jajkach, czy coś, jakiś antybiotyk. W czasie sezonu to już jesteś na przegranej pozycji, no. To jest najważniejsze, żeby było zdrowie. Głównym problemem jest podawanie antybiotyków w trakcie lotów? No, to jest taki błąd, który młodzi hodowcy popełniają? No to na pewno, jak ja nieraz jeżdżę po hodowcach, oni takie rzeczy w czasie lotów dają, a gołąb ma taką małą wątróbkę, no to nie dać, że mu pomóż to ma, to jeszcze go osłabia. No wiadomo, jak człowiek na antybiotyku, to słaby jest. Tak to wygląda, no. W czasie lotów to praktycznie, no to jest po zawodach antybiotyki, no. Jak ja to dam Linkospectiv, no to przed, w połowie sezonu, ale to ja już w połowie sezonu to już zapobiegam niż leczę. No, później się podtrzymuję naturalnymi rzeczami, na drogi oddechowe albo coś, no, ziołami albo coś, ale jeżeli jest gołąb zdrowy, bo same zioła nie pomogą, no. Ja mówię, tym młodym hodowcom, no to bym polecił, żeby do weterynarza, póki sezon jeszcze jest, coś na jajka szczególnie podać, jak tym gołębiom coś dolega, no. W czasie młodych, no to wiadomo, też antybiotykiem, bo ten młody też odczuje, no, osłabiony będzie, no. No ale mówię, no ja już jestem, no ja mówię, z 15 lat nie byłem u weterynarza. Ja byłem po szczepionki, no jedynie. Tak, to ja jest weterynarzem dla siebie, no. Wiadomo, no, dzisiaj mamy też leki bardzo dobre i polskie, nie trzeba ze zachodu brać, no. I no mówię, młodym hodowcom to w ciemno bym nie dawał, lepiej iść do weterynarza, no, jakiegoś sprawdzonego przez hodowców. No nie będę wymieniał nazwiska, no, z imienia i nazwiska, no, to ty, co mogę powiedzieć tym młodym hodowcom, no. Starzy hodowcy to już wiedzą, o co chodzi, no. Hodowcy, może coś powiem o dopingu. Wiadomo, miałem ja jako Bugała Piotr dwa razy badania. Bugała Mariusz teraz przed wkładaniem, bo kiedyś było po wkładaniu. Ja myślę, bardziej sprawiedliwe jest po wkładaniu, bo jeżeli ktoś coś poda, to wiadomo. Jedyny mam certyfikat w Polsce też. Co mogę powiedzieć? Może ja tak mogę powiedzieć. Oczywiście negatywny mam po dopingu badania. Ja mam doping, ale tu w kieszeni wam coś pokażę, ale naturalny doping. Nazwali my F-16, bo wiadomo, samolot Power to musi być też dobra nazwa. Mogę coś wam powiedzieć, jak to podacie czwartek, piątek, to co mogę powiedzieć, że takiego gołębia też Poweru dostają. Ja to daję też do witaminy. Koledzy, to malutko się daje, bo 1 ml na litr wody. Żebyście tam nie przesadzili z tym też, no. I to jest taki naturalny, to no pompa w serce pompuje więcej krwi. Jeżeli to podacie, no to wiadomo, loty oczywiście pod wiatr, no bo z wiatrem jak to podacie, to może być, że akurat po zawodach, no jak ja to mówię, no. Szczególnie loty 300, 500, możecie, ja już drążam to wcześniej. 1 ml na litr wody, ale mówię, jeżeli z wiatrami się zapowiada lot, to bym tego nie proponował dawać. Jeżeli jest upał pod wiatr, podwójna pompa jeszcze. F-16 nazwa, mogliby nazwać F-35, no, ale to ja mówię. Tu jest jod, żelazo, wszystko wypisane, co tu jest. Jeżeli ja się podpisał pod tym, to jest 100%. Bugała Piotr, to co badać możecie, to co w tej butelce jest, 100% pewności. Jod, żelazo, wiadomo, gołąb większego poweru, no, krew, pompa więcej do serca idzie. I to jak podacie, szczególnie pod wiatr, to sami się przekonacie, będzie rąbnięcie niesamowite. To wam gwarantuję. Koledzy, jesteśmy tu w nowym, już tu były i no te boksy. Może tu takie parę zabawek pokażę. Tu są osobno gołębie, dwa dni. Co tu mogę powiedzieć? Tu jest wnuczka jaguara. Tak, wnuczka jaguara po olimpijczyku i od Jarka Grzankowskiego. Lala to jest samica. Tu jest brat u Zguda, wyhodował olimpijczyka u Zguda. Marchewa ma i no takiego gołębia, nawet mówił na filmie, i Bugała Piotr dostał prezent. Co tu mogę powiedzieć? Tu jest brat 01, wygląda jak 01,
A tu mogę się pochwalić, półsiostra tego gołębia, pożyczony to jest gołąb, srebrny medal w D kategorii w Holandii, pierwsza w Polsce w D, srebrny medal, półsiostra. Tu jest zaś wnuczka Jaguara, wnuczka 01 olimpijczyk od Jarka Grzankowski. A tu jest mój czempion, Holender, 100 konkursów, dziadek mojego olimpijczyka w D, kapitalny gołąb, rewelacja. Stary, za to oczywiście płodzi, 10 rok. A tu mam zabawkę, tu może Łukasz podejdziesz, bo tego nie będziemy tak wszystkich, bo jeszcze z dołu. Tu mam najlepszą samicę na tą chwilę w rozpłodzie od Jarka Grzankowskiego. Córkę wydała 13-13, pierwsza na rewelacja. A tu jest Imbret. To jest syn 01, parowania na własnego syna razy syn Jaguara, no rewelacja, no ta para, no zabawki, tu jest pierwsza samica tam na dole na 23 tysiące gołębi, no takie poparowałem, tu 10 par jest, no unikaty, co uważam, no 7 dni, za parę dni, myślę 2 dni jajka powinny być, no tak to wygląda. Coś powiedzieć, co jest sukcesem mojej hodowli, szczególnie bardzo dobre gołębie. Co niektóre mnie nie było stać na te gołębie, to nie mogę powiedzieć. Przez wyniki poznałem wybitnych hodowców, zamożnych. Oni nie mają czasu też do gołębi, ale mają fajne zabawki. I tu mam plus, bo nie, mnie nie stać 100 tysięcy wyłożyć za młodzika. No, co tu mogę powiedzieć o Tomku Czaplińskim, Rafał Dawid. O, wspomnę, bardzo drogie zabawki. Jarek Grzankowski to bardzo, na tą chwilę... Jedna z lepszych moich samic to jej od Jarka Grzankowskiego. Dałem no, najlepszego syna 01 parowany na własnego syna. No to ta samica i czy u Irka już super gołębie latały po tej samicy w Nowym Sączu. No i u mnie rewelacyjnie samica 13 na 13, bodajże 9 czy ileś konkursów na pierwszej stronie. Trzecia lotniczka bodajże w H kategorii. Kapitalna samica, bo oczywiście to jest wnuczka Hurikana i pobracie Hurikana. No. Najważniejsze to są gołębie, to zdrowe gołębie, to przede wszystkim. No mówię, może kiedyś miałem gorsze gołębie, bardziej spałem przy gołębiu. Teraz mam lepsze gołębie i trochę z wiekiem już mi się tak nie chce, no ale jest ta adrenalina sportowa. Nie ma, że mi się nie chce, bo ja rano czwarta albo coś wstaję za łebi do przodu i piąta, jak są upały, o piąta, o pole i już trening jest. Jak to mówił Marcin Bochynek, że wy się przekręcacie, to Bugała wszystko ma porobione. Jeżeli ktoś jedzie o dziewiątej na trening 30 stopni, to zamiast ten gołąb trenować, to go dożynacie. I jak wywieziecie go w piątek, czwartek, no to w niedzielę idzie dorżnięty, jest ten gołąb i tyle. No. Najważniejsze gołębie, zdrowe gołębie i najważniejsze jeszcze, co mi Tadziu Pałka powiedział, sztuka karmienia. I tą sztuką karmienia to nie jestem w stanie 100% wytłumaczyć. Choć tam wytyczne mam, ale no mówię, z wiatrem inaczej karmię, pod wiatr. Dla mnie hamulcem ryszpady jest, no to jest podstawa, bo ja używam karmy, może nie będę firmów, bo zależy, nie przywiązuję aż, ale dwie zachodnie i dwie polskie firmy. Typowo dla wdowców karmy, typowo. Z groszkiem, nie z grochem, no z groszkiem. I co mogę powiedzieć? Z groszkiem, dwie polskie, dwie tego, na boku mam 5 rodzajów kukurydzy, orzeszki, konopie, słonecznik uskany i ostropes na wątrobę. No i tym komponuję wszystko. Ja jestem prezesem długo już lat oddziału lotowym oczywiście i już patrzę w środę, jaka pogoda. No to mówię, no później czwartek, piątek to jest najważniejsze karmienie. No to jak jest wiatrem, to ryżpady. Jak jest pod wiatr, to ryżupady minimalnie, a wtedy idą mocne kukurydza, orzeszki, no jeżeli jest fez pod, no to moc idzie, no. Najważniejsze jeszcze, co koledzy, to nie przekarmiać gołębie. U mnie karmik tam zazwyczaj czwartek, piątek, no to dostają porcję na głowę, czubatą łyżkę, tam zostawią parę rzeczy, no to już nie zabieram im, no. Ale najważniejsze nie jest przekarmianie gołębie, no. Byłem w wojsku, może to tak mogę powiedzieć. Dostałem porcję, a waga szła. No ale człowiek był non stop, jak to mówię, na gazie i w rytmie. I ten gołąb, jeżeli, ja to szybko wytłumaczę. Jeżeli dostajecie porcję rano na wieczór, porcję rano na wieczór i nagle wam rzucą cztery schabowe
i trzy piwa, no to wypijecie te piwa, zjecie te schabowe i będziecie leniwy. A jeżeli dostaniecie schabowego i jedno piwo, to będziecie non stop rzeźki, na gazie. I to sztuka nie przekarmiania gołębie. I to jak opanujecie, bo ja tam mogę rozpisać, bo mam na planie, no, że każdy gdzie indziej lotuje w okręgu, to jest taki plan 70%, no. Ale mówię, z wiatrem, no to hamulec dla mnie to je ryszpady. No i tak to wygląda. Przykłady, na przykład lotu, nie wiem, wiesz, 200 parę kilometrów, a lotu 500 kilometrów, tak, no, jak to u Ciebie wygląda? Podaj, no, takie przykłady, jak jest z wiatrem, a jest pod wiatr. No to 200 kilometrów to też tam może idzie 70% choć pod wiatr, 30% ryżu pady, ale jak je 500 pod wiatr, to praktycznie goła karma idzie, czwartek, piątek to moc idzie. No krótko, łyżka na przykład. Nie przekarmiam, a zaś z wiatrem, no to zaś 50% ryżu pady, no, no, no. Najgorzej jest, koledzy, jak ktoś mieszka tak jak ja, nie mówię, że, ale jeden z pierwszych gołębników, a ktoś mieszka z tyłu, no to jeżeli te gołębie zazwyczaj przegrzeją, wtedy siadają te gołębie, co praktycznie do zabicia, no, no, siada taki, jak ktoś już lotuje tyle, a siada kok jeden, drugi kok siada, a asów nie ma, a z wiatrem nie, no to wiadomo, że te mocne przegrzały. No jeżeli ten idzie 110 na godzinę, to ten mocny musi jeszcze bardziej. I wtedy te pierwsze gołębniki no z tyłu dostają, a później jest zmiana, bo pod silny wiatr. No to nie możesz na przykład na samym ryżu jechać, bo gołąb siły nie będzie miał powrotu. No. I tak to wygląda. No. Najbardziej sprawiedliwe loty to wiadomo, pod wiatr, zero wiatru, to wtedy swoim tempem gołąb. Jest gołąb wtedy i przygotowanie gołębia. To najważniejsze dwie rzeczy. No to wtedy wiadomo, lata do tyłu, no to nieraz i z 500 po 10-12 na raz mi. A to było super gołębie, wyżyłowane już. No i myślę, nieprzekarmione gołębie, to najważniejsze, co dawać. Bo nieraz mamy 500, a ja ładuję na łyżce. I no na tej łyżce u mnie jest tyle kalorii, co nie ten tyle w korycie pełnym nie ma. Jak tam plewy no, na przykład, tak to wygląda, no. Hodowcy, poznajecie, tam były moje gołębniki stare, teraz są tylko ekrany, praktycznie tam z ogródka zostało 10% sukcesów, alkoholu wypite, super, super, 20 lat tam trzymałem gołębie, ale tu jeszcze zostały też od Nikoli, od brata, teraz dopiero też elewacja tego domu była. Muszę dźwignąć. Ciekawe, jakie będzie zachowanie. No z tych gołębniczków brat zrobił no, czwarte miejsce w GMP, 11 dwa kategorii. No, rewelacja 10 gołębia Polski w D kategorii. Trochę się obawiam jedynie tych ekranów, ale pasy są. Dom się zmienił, trochę kolor się zmienił na fioletowy, żeby nie zgłupiały. Nie dam radę, muszę tu też podźwigać, ogrodzić to teraz, bo też był dopiero parę dni temu ocieplony budynek. Kolega to robił i tyle. No. Zobaczymy, no. Czas pokaże. No. Przynajmniej mam na Pigebook filmy pozostałości, jak gołębie tam siadały. No. Jak mnie nie będzie, to córki przynajmniej może sobie ojca przypomną kiedyś. Chodź. No. Zobaczymy. Myślę, że lada chwila na nowej posesji też będą sukcesy. Tak to wygląda. No. Jedynie się obawiam tu gołębie, że te ekrany, ale dadzą sobie radę, bo tu pasy są i w ogóle tego nie słychać. Nie słychać tych samochodów teraz są, te ekrany, takie dźwięk oszczelny albo coś, no. Tak to wygląda. A oblatywałeś już tutaj gołębie? Co? Gołębie, wypuszczałeś tutaj gołębie już? Ze 2-3 razy przy tych ekranach, no nie? Bo jak w tamtym roku drogę budowali, to Ukrainiec koparką kopał tu, a gołębie szły z lotu, no. A. Tak to wygląda, no. No, zobaczymy, jak to będzie, no. No, wiadomo, droga miała 30 lat, myślałem, że nigdy nie pójdzie, ale poszła, no. Tak to wygląda, no. Drogi nie zatrzymam, no, dzierżawiłem tam, no. Tak to wygląda, no. Ale myślę, no, ten rok jeszcze tu brat będzie, Buga Mariusz Nikola, no, lotował, zobaczymy, no. Myślę, przez te ekrany i przez tą elewację nie zgłupiały gołębie, no. Czas okaże się. Ostatni rok tu lotuję, te gołębniki rozpód tu będzie. Przyjadę sobie z treningu, to 70 km to jadę ponad godzinę, zależy, bo ja jadę bocznymi drogami. Przyjadę godzinę, no to wypiję sobie na spokojnie później kawę, no to pół godziny 40 minut wystarczy. W piątek rozdzielam i już w piątek na wieczór
i w sobotę w ogóle nie pokazuję. No. Kiedyś pokazywałem w sobotę, nie było to, bo tak, bokser czy coś, abyś mu dał dwie panienki przed zawodami, to wiadomo co by się... To tak jak w sobotę gołębiowi też, to się nakręca, po co tą energię do samicy albo coś. No i ma się, tak, bokser, tak, gołą ma się przed zawodami wyciszyć, no. I tak jest u mnie. No bo jak ktoś ma tam może 10 gołębi, 15, to może się bawić motywację. Ja mam za dużo, no wiadomo. I no mówię tak, 40 minut, pół godziny. Wiadomo, maraton to 5 godzin. Bo 5 godzin może maraton odbiegam, ale maraton jak ja to też wywożę gołębie, bo ktoś może wierzyć czy nie, na 40 km i 5 godzin są razem, 5-6, bo my na wieczór dopiero i 2 dni w kabinie. I później czemu rozdzielam po 5 godzinach? Żeby dojadły te gołębie. I wtedy łapię już no, siodełka z celi, no i tak to wygląda u mnie. Inne sposoby motywacji, bo na przykład u Ciebie też taką motywacją są orzeszki. Orzeszki lubię. Ja mam gołębie młode już nauczone, że jak je nauczę, to później wiadomo, no całe, nie miele te orzeszki, to w powietrzu. Najbardziej mi, ja bym nasypiał starym samych orzeszków i na przykład tam karmy lotowe, to wpierw mu są orzeszki, bo są nauczone u mnie i no tych orzechów je 2%. Nie, że naładujecie samych orzechów, bo to nie tędy droga, no z 2%. Po 2 orzeszki, żeby se dziubnął gołąb, czwartek, piątego, 300 pod wiat, 500 pod wiat, to jest też energia, no, taki power, no. I kukurydzy 5%, no. Kupuję kukurydzę, bo kiedyś to mieszałem. Kukurydza MDM chyba ma 5 rodzajów. Nie będę mieszał, nie będę latał, no to i tu z 5% dokładam. I no ja mówię, jeżeli są loty 300, 500 pod wiat, no, to musi być wymagający lot, no. Hodowcy, dzwonicie, pytacie, dzisiaj nawet my nagrywali film, dzwonicie do mnie, ja wam pokażę, co ja cały tydzień robię i żeby, bo wiadomo, ja bym ino telefony odbierał, a w czasie lotów to całkowicie. No też swoje prywatne życie mam, no to wiadomo. Może zacznę od niedzieli. 90% zapomniałem parę rzeczy w mieszkaniu, wiadomo, ja tu jeszcze nie mieszkam na nowej posesji. To może od niedzieli zacznę, co idzie do wody. W niedzielę zawsze idzie do mnie probiotyk, cukier glonowy i cytryna i miod. I co, czy są młode, czy stare, co niedzielę to dostają. W poniedziałek fungi i TKK. W poniedziałek, wtorek, można nawet do środy, jeżeli gołębie są coś im tam, jakąś infekcję dorwali, albo osobno to jedną kropelkę do dzioba, jak zainfekowany gołąb. Tu je fungi i TKK, razem to daje. I ocet, zakwaszacz to idzie poniedziałek, wtorek. Co może, bo poniedziałek, wtorek, ja robię wtorek, środę, jak wiecie koledzy, miszunk, może coś pokaże. Pozostałe dni czysta woda, nie zakwaszasz wody? No w poniedziałek, wtorek, no nie? W środę, jak już 500, 300 pod wiatr, to witaminę daje, no nie? Okay. Witaminę, łyżka. Ale od cukru nie stołowa, bo tu jest stężenie potężne, no według Vitacombexu, no żeby nie przeholować z tą witaminą. Czy stosować Vitacombex? Tak jest, no i tu jest witamina i no myślę dużo lepsza według mnie i stężenie je. Tam dawałem łyżkę stołową, a tu daję łyżkę od cukru na litr wody. Można się składać, pokazać. Wszystko napisane, wszystko jest zablombowane. Co mogę powiedzieć? To później jeszcze czwartek, piątek do wody, to co ja robię? No miszunk, może pokażę. Wiadomo, jak ja to w mieszkaniu albo w domu robię, to zapach ulatnia się. Wiadomo, koledzy, to rewelacja. Dużo to kolegów moich stosuje, rewelacyjne. Z pyłek, zioła od A do Z. Zależy może, tu je więcej karmię, ale tak. 4 kilo karmy, 4 łyżki, na kilo karmy, tak jest. Ziołami można więcej dać. Białko idzie. Koledzy, możecie sobie zrobić, jak ja to robię nieraz, dzień wcześniej. Na przykład poniedziałek na wieczór, wiadomo, w piwnicy albo w chodnym, bo latem to jest to. Ja sobie zawsze dzień wcześniej robię, żeby to fajnie wsiąkło. Power, Carbojet.
olejek, wstrząsnąć trochę. Jeszcze koledzy, to nie przyniosłem z mieszkania kometozę i drożdże BMT. To zawsze daje, no. Też łyżka stołowa na kilo karmy. I ja to robię w letniej wodzie, a czemu? Żeby grudki się bardziej rozpuszczały. Czy nie zimna, nie ciepła? Chłodna. W letniej. Wiadomo, to się lepiej rozpuszcza. I jedynie to, co mi brakuje, to zapomniałem, to kometozę i drożdże BMT. Ja to nie będę przed kamerą teraz, bo ja to najlepiej wylewam i wieszczem rozrabiam ręką, no. Ale no, najlepiej ręką. I mówię, poniedziałek, w środę ja to wolę na wieczór rozrobić, żeby to wszystko wsiąkło równomierno. No ja to wiadomo nie będę tego, ale tak to ja biorę najlepiej ręka i rozrabiam to dzień wcześniej, wsiąknie to. Maraton, jeżeli sadzę na maraton w czwartek, bo w dwa dni w kabinie, to we wtorek robię rano i na wieczór, to daję. Obojętnie czy z wiatrem, czy nie, bo jeden gołąb się dwa dni w kabinie, jeden się naje, drugi wcale, no. To co zje w domu i tyle. To nie ma już reguł. Na maraton trzeba gołębie naładować baterię w 100%. No i to tam, no, jeżeli ktoś to 3 godziny wcześniej, 4, ale mówię, lepiej to rozrobić wcześniej w piwnicy, później zostawić to czwartek, piątek, co idzie witamina. Jeżeli to aminokwasy też, o, zapomniałem, że w niedzielę też aminokwasy, jak się ciężki lot podaje, żeby szybko zregenerować gołębia. Aminokwasy, czwartek do piątki do witaminy i F16, jod i żelazo. Czwartek, piątek, jak jest upał, podwiat, ciężkie loty, to jest takie power, no. Jak ja to mówię, dwie turbiny, to jest to, napędza te gołębie. F16 i czarne złoto. Mówię z tym 1 ml wody, żebyście z tym nie przesadzili, a szczególnie z wiatrem, bo będziecie gołębie szukać po całej Polsce. No, nie, to jest mocne też, no, środek. Tak to moje wyglądam. No mówię, nie wziąłem w mieszkaniu, jeszcze do tego miszungu dodaję kometozę i drożdże BMT. Też łyżka stołowa na litr wody, no i ten cały tydzień, no, no. Dwa tygodnie to... Jeżeli młode są, o, też można dać wtorek, czwartek, do MM-ki też można to razem zmieszać, bo nieraz robię też probiotyk, ja mówię, no, żeby młode się rozwijały. Dwa tygodnie wdzielam to w loty, no i wożę gołębie. Jeżeli jest pogoda, to dzień prawie wywożę gołębie, no. Przy młodych też, no. I daję, nie łyżeczkuję przy młodych, bo wiadomo, te młode muszą też zostać, jeżeli wywożę, no i tak to działa, no. A później... Co tydzień wszystko stosuję, no. To jest cały sukces mój, no. Dobre gołębie, dobre specyfiki, no. Ja tam, no, nie mówię, że z zachodu są złe. My nie są głupsi, mówię, od tych zachodnich też ludzi, no. Ja to daję, ja to robię. Dużo moich kolegów też, Łukasz albo coś pojedzie do tych też, co super lotują na moich rzeczach też. No, no. Nawet Karol Paszek to sobie najbardziej chwalił zioła to. No, rewelacja, no. To jest stary hodowca, wybitny, no. Tak to wygląda, no. Żadnych cudów, no. No mówię, z chemii, no to linko daje, nestacynę. No i tyle, no. I do przodu, no. Żadnych, no. Mówię, koledzy młodzi, jak będziecie w czasie lotów leczyć, no to po zawodach jest, no. No na samych ziołach, ja mówię, nikt nie poleci. To tam bajerę mogą cisnąć, że przez cały... Znam hodowców, przez 3-4 loty rewelacyjnie lotcieli, a później mówi, nie wie co się, no, a miał. Chemia mówi, że myślał, że to do końca doleci. No i co później? Przyszedł kryzys i do widzenia po wynikach. W cuda nie wierzcie, że na samych ziołach. Ja też zioła daję, oczywiście, super rzecz, naturalna rzecz, no ale no, no, bez chemii, bez tego, no to... Wiadomo, trzeba zrobić kurację, szczepienia, wszystko. Muszą być gołębie przed sezonem w 100% zdrowe, no. A później, no, 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 lepiej zapobiegać niż leczyć, jak ja to mówię, no. A co tam gadają, niech se gadają. Ja mam to podparte wynikami, czy u brata, czy u mnie, od 10
2010 roku, no to ile, 13 już lat, rewelacja, no, no kilkakrotny mistrz regionu, kilkakrotny w każdej mistrz okręgu Katowic, no też wybitni hodowcy, moje marzenia, obym już nic nie zrobił, to i tak się spełniło, ale jeżeli się coś pod, biorę za robotę, no to wiadomo, gołębie to moja bajka. No i zobaczymy, co ten sezon. Nie mogę gadać, że zaraz będę mistrzem okręgu albo coś, bo też mam tu zawodników, każdy chce wygrywać, ale na pewno ostatni nie będę, no, a będę dążył do celu, no. O najwyższe trofeum, no, no wiadomo, jakie mistrzostwo Polski. Później ino setne, no, no tak, wszystko szczegóły właśnie. Tylko setne później to robią, bo mamy też super hodowców w całej Polsce, no. Jeden może być pierwszy, drugi ostatni, no, no. Kiedy pić, to pić, kiedy praca, to praca. No, no, u mnie nie ma, że tam no, czwartek, piąty, a se odpuszczę. No to jak odpuścisz, to w niedzielę konkurencja dzwoni, no ty masz jednego, on ma 30, to niemożliwe. No i później się zaczynają dopingi, cyrki, to niemożliwe, to no, no. Trzeba mieć gołębie, wiedzę, no i wszystko musi zatrybić. Mimo, że teraz lekko to przychodzi, ale no na początki nie było też, też tak jak młodzi dzisiaj, początki też były ciężkie, no. Może nie miałem też tych gołębi takich wybitnych, no. Ale mówię, mnie nie stać na gołębie za 100 tysięcy. Dzisiaj mam wybitnych kolegów i no, że jak u mnie siada gołąb, Bogała jest taki, że mówi, czy Kowalski, czy Czapliński, czy Grzankowski, czy Rafał Dawid, a inni albo się wstydzą, bo mówi, może przyjadę do niego albo coś. Nie, nie, przyjadą do was i no trzeba tak, sprzedać dobry materiał i sprzedać dobrą wiedzę. To dwie rzeczy. Jak sprzedajecie gołębie, sprzedajcie wiedzę. I to są dwie rzeczy od wybitnych, bo jak ja młode sprzedaję, to też jak ktoś przyjedzie, to uczciwie mu doradzam. No, no i są efekty. No. I no nieraz jest tak, że on mi tu przytakuje, a nie ma jego roboty, no to do widzenia. Jak ja nieraz dzwonię do kolegów, jak początki, ja mówię, i co, byłeś na treningu? Nie, dzisiaj popiłem, dzisiaj ciężko. A do drugiego dzwonię, co się okazuje, on już po treningu, a ja jadę. I to są sukcesy. No. Nie ma, bo dzisiaj też mają dużo dobrych gołębi, ale gołębie, a druga sprawa praca. I tym życzę sukcesów, dobrych lotów, mniej zawiści, więcej pracy i będą efekty. Dobry lot.